Polacy nie gęsi, swój język mają, znamy to przysłowie. Ale jak to wytłumaczyć Francuzowi czy Anglikowi? Najlepiej mu to przetłumaczyć. Od nauki języków nie uciekniemy, zwłaszcza w dzisiejszym otwartym, wielokulturowym i wielojęzykowym świecie. W samej Unii Europejskiej wśród 27 państw członkowskich mamy 23 języki oficjalne. Tutaj, w Parlamencie Europejskim, pracujemy w nich na co dzień. Po Europie można dziś podróżować bez paszportu, ale rozmówek lepiej nie zostawiać w domu. I to rozmówek w różnych językach. Co zrobić, by nie zapomnieć przysłowiowego języka w gębie? Przede wszystkim nie bójmy się śmieszności, bo nawet jeśli przytrafi nam się błąd, jest on niczym w stosunku do błędu niemówienia. Już za moment, podczas Euro 2012, wraz z tysiącami kibiców z całej Europy i spoza Europy, nadarzą się miliony okazji do codziennych konwersacji. Zróbmy z tego użytek. Zaskoczmy naszych gości, ale i siebie samych. Trzeba odwagi. Język to podstawa. Ucz się więc języków. Także po euro, bo one zawsze są potrzebne.